Cześć. W poprzednim odcinku mieliśmy pospadać resory i zderzaki. Niestety zderzaki nas pokonały i zajęło to dużo czasu, więc dzisiaj zajmiemy się resorami. I nie powiem wam, że planujemy też zrobić mosty, ponieważ jeżeli resory nas pokonają, to nie zrobimy mostów. Mam nadzieję, że jednak się to uda. Mamy dwa identyczne resory do złożenia, do których potrzebujemy najpierw wybrać sobie wszystkie pióra. Czyli po jednym z każdej długości. Tak jak mówiłem, na początku przy unboxingu mamy raz, dwa, trzy, cztery plastikowe i dwa metalowe w jednym zestawie. Co jest ciekawe dla mnie, plastik mamy jako ostatni. Dopiero w środku jest jeden metalowy. No nie wiem, zobaczymy. No dobra, potrzebujemy tak. Od tej strony. Mamy tak pierwsze plastikowe. To jedno metalowe i jeszcze jeden plastik. I wszystko zakończone mocowaniem do resora, tylko teraz tak, on jest z jedną stronę wycięty. Musimy zrobić dwa, czyli jednego robimy w tą stronę, a drugiego po prostu w drugą. Z tego co mi się wydaje, nie jest to opisane w żaden sposób, ale tak to rozumiem. Muszę delikatnie podejść szczypcami. No tak to wygląda jeden zestaw. Teraz tak. Z tego co rozumiem, to wycięcie w tamtą stronę, od strony wycięcia płyta mocująca. To jak to jest? Aha. Już się pogubiłem. Pierwsze idzie to. W to mamy bolec. Tak. Bez żadnej podkładki, bez niczego, nakrętkę. Dobra. Tak.
widać, ale mamy różnej wielkości otwory. Także mamy dwie na M4. I dwie na M3 do przykręcenia do ramy. Jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem, to tak powinien wyglądać jeden resor. Więc teraz bierzemy się za drugi zestaw. Proszę mi tu nie wypadać. Teraz tak, teraz musimy się zastanowić chwilę. Czyli jeżeli ten mamy w tą stronę, ten ma być od drugiej, to musi być tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś nie chcą dzisiaj ze mną współpracować te nakrętki. Ok. I teraz, żeby się faktycznie nie zamieszać. Ten mamy teoretycznie z prawej strony. To jest tak pokazane, że tak, czyli ten mamy tak. Czyli teraz ten musimy złożyć w ten sposób. Czyli tak, najpierw to tu od tej strony ta blacha. Nakrętka.
w ten sposób mamy dwa zestawy resorów, czy dwa resory w zasadzie, które wyglądają tak. Zostało nam trochę części, ale będą one nam potrzebne dopiero jak poskładamy mosty, żeby je zamontować do ramy. Kawał drogi. O, dopiero tutaj wykorzystamy resztę chyba części. Chociaż nie widzę na przykład, gdzie te tulejki mogłyby pójść. A, tutaj. Dobrze to rozumiem? Mhm. Tak, bo to jest od zewnątrz, od ramy po prostu. No dobra. No to teraz nie ma co. Już teoretycznie musimy złożyć mosty. W międzyczasie jeszcze amortyzatory. Dobra,